Chapter 340 rozpoczyna się od sceny, gdzie Mr. Bean ogłasza zodiakom, że mają obejrzeć wiadomość. Po puszczeniu nagrania zobaczyć możemy grubego mężczyznę z azjatyckimi rysami twarzy, elegancko ubranego. Następnie ogłasza on wyprawę na Mroczny Kontynent, o którym dowiedzieliśmy się od Ginga pod koniec anime. Zodiacy są zszokowani, słysząc o temacie tabu ludzkości, którym są nieznane lądy. A na ekranie zostaje ujawniona postać, która okazuje się być synem Isaaca Netero. Oznajmia on, że nieistotna jest płeć czy rasa, by móc zasiedlić nowy świat, którym ma być Mroczny Kontynent. Okazało się, że Netero pozostawił po sobie płytę z nagraniem i z prośbą do pokazania jej 12 zodiakom, kiedy publicznie ujawnione zostanie, że Netero ma syna. Zodiacy po krótkiej rozmowie stwierdzają, iż nie są w stanie odtworzyć tej kasety, gdyż nie są w komplecie ze względu na to, że Ging zniknął jak zawsze, a szukanie go zajęłoby lata. Chapter 341 zaczyna się od rozmowy między dwójką elegancko ubranych mężczyzn, starszego i młodszego. Rozmawiają oni o planach eksploracji tajemniczych lądów, znanych jako Mroczny Kontynent. Po chwili możemy zobaczyć, jak naprawdę niebezpieczny jest Mroczny Kontynent. Na zdjęciu widać komory, w których można znaleźć pozostałości po ludziach, którzy postawili stopę na Mrocznym Kontynencie. Warto zwrócić uwagę na pierwszy kadr, gdzie można zobaczyć dziwnie zmiażdżone ciało człowieka, z którego wystają powykręcane nogi. Skojarzyło mi się to z Aluką, kiedy jedna osoba ze służby rodzinnej Zoldyków poniosła karę za niewypełnienie prośby Aluki. Zodiacy odtwarzają kasetę, a na ekranie widnieje twarz Netero, mówiący, iż jego syn próbował dokonać tego niebezpiecznego poczynania, którym jest podróż na Mroczny Kontynent. Netero powiedział, iż na tajemniczym kontynencie był tylko 2 razy. Oznajmia on również, że na kontynencie nie istnieje coś takiego jak zwycięstwo czy porażka, gdyż w nowym świecie wszystko opiera się na walce przeciwko okrutnej i niebezpiecznej naturze. Młody biznesmen przegląda katalog stworzeń żyjących na Mrocznym Kontynencie. Na pierwszym obrazku widać gazowe formy życia. Na drugim natomiast możemy zobaczyć humanoidalne stworzenie chroniące ruiny na Mrocznym Kontynencie. Na trzecim jest żywiące się ludźmi stworzenia wysysające życie. Na czwartym otóż widnieje dwuogonowy wąż. Na początku chapteru 342 dowiadujemy się, że to, co dla nas jest oceanem, w rzeczywistości jest jeziorem w centrum Mrocznego Kontynentu, a kontynenty, na których osiedlili się ludzie, są tylko spokojnymi wyspami. Tajemnicze zgrupowanie posiada plan osadzenia imigrantów na wyspach tuż obok granicy oceanu, mówiąc im, że znajdują się na nowym kontynencie. W tym czasie zodiacy przeprowadzają rozmowę z synem Netero na temat polityki. Ostatecznie postanawiają udać się na Mroczny Kontynent. Wyprawa na Mroczny Kontynent odbędzie się na łodzi podwodnej mogącej pomieścić 200 tysięcy ludzi, a łódź nazwana została Czarnym Wielorybem na wzór jej wyglądu. Przed końcem tego chapteru, po krótkiej scenie narady zgrupowania, możemy zobaczyć Ginga, który w całkiem fajny sposób wita się z Paristonem.